Servus! Witaj w 13 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam na kluski krojone. Zaczynamy! Składniki: 400 g mąki, 250 ml wody, jedno jajo oraz sól. Mąkę przesiewam przez sito. Dodaję jedno jajo oraz pół łyżeczki soli, a także 250 ml wody. Ciasto dokładnie wyrabiam, po czym sypię na blat około 100 g mąki i przekładam na nie ciasto. I rozwałkowuję ciasto na duży kawałek. Następnie wycinam 5-centymetrowe paski i układam jeden na drugi, przesypując mąkę. Kroję przygotowane kawałki na kluski i następnie obtaczam je w mące. Wrzucam do osolonego wrzątku i gotuję przez 7 minut. I gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia przepisu na potrawkę z kurczaka oraz do obejrzenia innych filmów z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Krychu gotuję.